Chyba większość z nas nosi dzisiaj ze sobą smartfon. Dzięki temu skanowanie dokumentów staje się jeszcze łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Z tej strony Przemek z Dr. Tusz i w tym odcinku pokażę, jak wykorzystać potencjał swojego telefonu jako przenośnego skanera. Zapraszam do oglądania. Jak działa skaner w telefonie? Aby zeskanować dokument, smartfon korzysta z wbudowanego aparatu. Proces rozpoczyna się od fizycznego zrobienia fotografii dokumentu. Jeśli aplikacja do skanowania dokumentów oferuje funkcję OCR, czyli optycznego rozpoznawania znaków, po zrobieniu zdjęcia oprogramowanie analizuje obraz i próbuje rozpoznać tekst na zeskanowanym dokumencie. Zdjęcie dokumentu po zrobieniu i ewentualnej obróbce jest konwertowane do formatu cyfrowego. Najczęściej stosowanymi formatami są PDF lub JPG. Oprogramowanie na smartfonie może także dokonać przetwarzania obrazu, takiego jak korekta kontrastu, redukcja cieni czy kadrowanie, aby poprawić jakość skanu. Dzisiaj posłużę się dwoma bardzo popularnymi aplikacjami, takimi jak CamScanner oraz Adobe Scan. Obie są do pobrania w sklepie Play na smartfonach z systemem Android. Pierwsza z nich umożliwia przekształcanie zdjęć w pliki PDF. Posiada funkcje takie jak odczytywanie tekstu ze zeskanowanych dokumentów, co ułatwia edycję i wyszukiwanie treści. Dodatkowo CamScanner oferuje udostępnienie i synchronizację dokumentów w chmurze. Adobe Scan to aplikacja od firmy Adobe, która oferuje profesjonalne narzędzia do skanowania dokumentów. Zrobione przy pomocy tej aplikacji skany możesz oczywiście zapisać później w formacie PDF, ale do tego niestety będzie potrzebne wykupienie subskrypcji. Jeśli nie słyszeliście o tych aplikacjach, to zachęcam Was do pobrania i przetestowania ich funkcji. Zacznijmy może od przetestowania aplikacji, o której wspomniałem na samym początku, czyli CamScanner. Wybieramy aplikację. Pojawia nam się menu główne. My chcemy na szybko zeskanować jakiś wydrukowany dokument. Pierwszy, lepszy pod ręką, który mam. Pojawia nam się obszar zaznaczający dokument do zeskanowania. Klikamy skanuj. Pojawia nam się zeskanowany dokument. Możemy wybrać różne odcienie, w jakim chcemy, aby dokument został zapisany. W oryginale wygląda to mniej więcej tak. Natomiast my chcemy uzyskać dokument jak najbardziej zbliżony jakościowo do tego, który uzyskujemy skanując jakikolwiek dokument na drukarce. Możemy dodatkowo jeszcze dokument przyciąć, jeżeli nam się coś nie podoba z tym wycięciem, ale my zostawmy tak jak jest. Zapisujemy dokument. Możemy go dodatkowo jeszcze edytować. Musimy chwilkę odczekać, aż przejdziemy do trybu edycji. Zaznaczamy miejsce, w którym chcemy usunąć tekst, ewentualnie coś dopisać, poprawić. Zaznaczamy przykładowo w tym miejscu, usuwamy tekst w tym miejscu, zostawiamy i zapisujemy przykładowy dokument. Tak finalnie prezentuje się nasz zeskanowany dokument przy pomocy aplikacji CamScanner. Klikając udostępnij, klikamy też zapis lokalnie i jak widać dokument został zapisany w formacie PDF. Teraz przejdziemy do aplikacji Adobe Scan. Po otwarciu pojawia nam się od razu ekran podglądowy, gdzie wyszukujemy dokumentu. Zaznaczamy, czekamy aż obraz zostanie przechwycony. Również możemy tutaj zedytować filtry, jak w poprzedniej aplikacji. Zostawmy automatyczny. Możemy również dopasować tak jasność, kontrast. Zostawmy tak, jak było w standardzie. I możemy również zapisać plik, ale tak jak wspomniałem wcześniej, aby zapisać plik przy użyciu aplikacji Adobe Scan do PDF-u, musimy wykupić płatną subskrypcję. Więc zostaje nam tylko i wyłącznie opcja zapisania obrazu jako JPEG. Jak również możemy zauważyć, strona została zapisana.
Ale czy tak naprawdę smartfon może zastąpić tradycyjne urządzenia wielofunkcyjne? Stacjonarne urządzenia wielofunkcyjne są zazwyczaj większe i bardziej wydajne niż te mobilne. Co więcej, przemawiają za nimi funkcje takie jak automatyczne dwustronne skanowanie, szybkość skanowania i wysoka rozdzielczość otrzymywanego obrazu. Ciężko nam sobie wyobrazić skan na przykład 20 stron przy pomocy smartfona, prawda? Podsumowując, aplikacje do skanowania w telefonie są wygodnym rozwiązaniem, szczególnie jeśli zależy nam na szybkim otrzymaniu skanu tu i teraz. Ale nie w każdym przypadku są w stanie zastąpić urządzenie wielofunkcyjne. Jeśli macie ulubione aplikacje do skanowania, dajcie nam znać w komentarzu. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę pod tym filmem. Zasubskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z tego typu filmami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!